Szczecińskie życie teatralne obserwuję od mniej więcej pół wieku, czyli już pewien kawałek czasu. Zaczynam więc opowieść od dawnych czasów, ale jeszcze dawniejszych niż sięga moja osobista pamięć. Kiedy zaczyna się opowiadać o szczecińskim teatrze, wydawałoby się, że w sposób najoczywistszy, jako że to jest opowieść o teatrze polskim, powinniśmy zacząć od 1945 roku. Ale trudno jest zaczynać od tego roku, kiedy wiadomo, że nie byliśmy w tym mieście pierwsi i nie wszystko musiało się po wojnie zaczynać od zera. Jeżeli chodzi o teatr, to sytuacja Szczecina była taka, że już w 1849 miał on bardzo piękny, neoklasycystyczny teatr umiejscowiony mniej więcej na wysokości dzisiejszego Placu Żołnierza. Był to piękny, bogaty, duży, rozbudowywany przez te lata teatr, który przetrwał do 1944 roku, kiedy to w jednym z nalotów, tak zwanych nalotów dywanowych 17 sierpnia 1945 roku, został częściowo zniszczony. Podkreślam to częściowo, dlatego że chodziło to tylko o dach i niektóre elementy wewnętrzne wypalonej sali widowiskowej. W każdym razie teatr nadawał się do odbudowy, co wszyscy architekci ówcześni potwierdzali. Odbudowa jednak nie nastąpiła, mimo że były takie plany i szczecińska dyrekcja odbudowy miała je i przedstawiała. Natomiast wizją prezydenta Piotra Zaremby było odsłonięcie tej pierzei na widok Odry. Bardzo ładnie to się opowiada dzisiaj, kiedy wyburzamy coś, co było poprzednio i odsłaniamy jakiś widok, ale wiadomo, co się z tym widokiem stało. Po latach pojawiła się trasa zamkowa, później i dzisiaj, żeby patrzeć na Odrę z tego miejsca, tam gdzie stał maszt kapitana Maciejowskiego, jest naprawdę bardzo trudno, a teatru nie ma. Proszę sobie wyobrazić, że zburzony on został, zupełnie rozebrany do cna w roku 1954 dopiero, czyli 9 lat po wojnie. Czasami sobie wyobrażam, jakby to było w Szczecinie, gdyby ten teatr przetrwał z pięknymi lożami, balkonami, trzema piętrami. No ale tego teatru nie było i do dziś mamy problem ze własnym budynkiem dla Teatru Szczecińskiego. On własnego budynku do dzisiaj, teatr dramatyczny, się nie doczekał. Pleciuga ma nowy, ale tamte teatry nie. Natomiast zaczynając od tego 45 roku i od polskich już zupełnie elementów tej historii, trzeba powiedzieć, że pierwszym teatrem szczecińskim był tak zwany Teatr Mały. Historia tego teatru jest o tyle ciekawa, że o ile Państwo się orientujecie, gdzie mieści się Szczecińska Agencja Artystyczna, także scena rozrywki na skraju Wojska Polskiego, w takiej interesującej, narożnej willi, to tam w 1945 roku był Miejski Komitet Polskiej Partii Robotniczej. I tenże komitet właśnie oferował zespołowi tego młodego, nowego teatru swoje sale na scenę i na salę widowiskową na widownię. Więc to były cztery dosyć duże pomieszczenia. Jeśli po przeróbce znalazło się tam 250 miejsc, to naprawdę była to niemała przestrzeń. Za to scenka była niewielka, bo o ile pamiętam, 6 na 6 metrów. Teatr Mały został założony przez trójkę zawodowych, mniej lub bardziej artystów scenicznych. Zbigniewa Lubasa, śpiewaka, Jana Czobanowskiego, aktora przedwojennego i panią Hannę Rajkowską. No ale reszta zespołu była to ochota amatorów zebranych ad hoc i to też nie bardzo można było się spodziewać, że teatr ten zadowoli mieszkańców Szczecina. Aczkolwiek w historii naszego szczecińskiego teatru data grudniowa, to jest 26 grudnia, świąteczny dzień 1945 roku, wystawienia pierwszej premiery tego teatru, czyli Grubych Ryb Michała Bałuckiego, jest datą historyczną. Było to pierwsze przedstawienie. Bardzo się podobało, o czym świadczy fakt, że przez trzy następne tygodnie, dzień w dzień, przy pełnej sali było prezentowane w tym niewielkim teatrze. A warto pamiętać, że w tym czasie polski Szczecin, bo byli także w większości mieszkańcy niemieccy jeszcze, polski Szczecin to było raptem 20 parę tysięcy mieszkańców, więc jeżeli przez trzy tygodnie taka sztuka szła, znaczy, że oczekiwania
na teatr w Szczecinie był ogromny. To też nie zadowolił ten teatr władz miasta ani publiczności i bardzo prędko, bo już w 1947 roku powstała dla niego poważna konkurencja. Szczecińska dyrekcja odbudowy oferowała teatrowi w Szczecinie tworzącemu się budynek przy Swarożyca, budynek, który należał dawno temu do loży masońskiej, a w ostatnich czasach, już wojennych, co jest szczególnie pikantne w historii tego teatru, był kasynem oficerskim, a w kasynie oficerskim działy się różne rzeczy, oczywiście, jak sobie można wyobrazić. Tenże to budynek, do dzisiaj będący siedzibą Teatru Polskiego w Szczecinie, stał się miejscem dla nowej sceny, z którą założył Bronisław Skąpski, przedwojenny dyrektor teatru w Grodnie. I na tej to scenie odbyła się w zasadzie tylko jedna ważna premiera. Damy i Huzary wiosną 1946 roku. Dlaczego tak było? Dlaczego Teatr Skąpskiego, częściowo zawodowy, częściowo amatorski, nie przetrwał? No to już jest tajemnica mundialu, jak to się mówi, bo w tym samym czasie do Szczecina zaproszony został zespół artystyczny Związku Patriotów Polskich we Lwowie i pod dyrekcją Sylwestra Czostkowskiego ten teatr przyjechał do Szczecina, żeby przejąć po Skąpskim budynek Teatru Polskiego na Swarożyca. Udało mu się, widocznie poparcie dla tego zespołu było większe, chociaż zespół Czabanowskiego nie był wcale bardziej zawodowy niż jego poprzednicy. Owszem, było tam większa liczba aktorów mających doświadczenie teatralne, no ale zespół ten nie wyprodukował, nie stworzył jakichś wybitnych przedstawień teatralnych. Początkowo działał pod nazwą Komedia Muzyczna, a później pod nazwą Teatr Polski. W dalszym ciągu nie będąc jednak teatrem państwowym, tylko teatrem utrzymywanym częściowo z jakichś niewielkich subsydiów ministerialnych. To było za mało, żeby teatr mógł tworzyć własne wartościowe przedstawienia. No też nie dziwimy się, że tworzył przedstawienia dla łatwiejszej rozrywki. Tak to trwało przede wszystkim do roku 1947, kiedy to w październiku tegoż roku wreszcie teatr upaństwowiono, zyskał on licencję teatru państwowego. W roku 1948 jesienią, były to już, trzeba powiedzieć, użyć liczby mnogiej, państwowe teatry dramatyczne. Dlaczego używano wówczas liczby mnogiej? Jako, że w 50 roku dla Teatru Polskiego pozyskano drugą scenę, znaną nam do dzisiaj, na Wałach Chorobrego, w przestrzeni i budynku przedwojennego Muzeum Miejskiego, później po wojnie Muzeum Narodowego w Szczecinie. I tam na piętrze znalazło się miejsce dla drugiej sceny Teatru Polskiego, ale jeszcze przypominam i podkreślam, nie były to dwa teatry, tylko dwie sceny jednego teatru. Jedna na Swarożyca, druga na Wałach Chorobrego. W 1948, jak powiedziałem, państwowe teatry dramatyczne były już teatrami subsydiowanymi przez ministerstwo. Na czele tego zespołu stanął przedwojenny amant, reżyser Zbigniew Sawan, Zbyszko, jak o nim mówiono, przystojny mężczyzna. Kierownikiem literackim tego zespołu był natomiast debiutujący w tym czasie młody, obiecujący pisarz Roman Bratny, późniejszy autor słynnych Kolumbów. Dyrekcja Zbigniewa Sawana nie trwała długo. Sawan miał inne apetyty i inne plany na przyszłość. Od 50 roku do 55 w związku z tym nawiedziło Teatr Szczeciński aż czterech kolejnych dyrektorów. W szczegółowej historii można by sięgać do ich nazwisk. Dzisiaj podkreślmy tylko, że ten czas dyrekcji był bardzo krótki za każdym razem. Ostatnim z tych czworga był Ludwik Benoit, ojciec znanego dzisiaj aktora warszawskiego Mariusza Benoit. Ludwik Benoit, charakterystyczna, pociągła twarz, także wielkie ambicje artystyczne, no ale on również wytrwał w Szczecinie tylko rok. Natomiast następca, Aleksander Rodziewicz, obieży świat, który zaliczył od czasów, kiedy debiutował w Kijowie, jeszcze w rosyjskim teatrze, a potem szedł przez wszystkie klasowe sceny, Redutę Wileńską i przedwojenne polskie, grał także w Teatrze Narodowym w Warszawie, w Poznaniu, prowadził sam Teatr Wołyński w Łódź. Otóż ten Rodziewicz, bardzo już zasłużony dla sceny polskiej przed wojną, zgodził się być dyrektorem teatru, państwowych teatrów dramatycznych w Szczecinie. I od tego praktycznie czasu zaczyna się taka dyrekcja, o której możemy powiedzieć, że ona jest jakaś programowa, że ma
charakter programowy, repertuarowy, że powstaje pewnego rodzaju wizja teatru na przyszłość. Pod dyrekcją Rodziewicza powstało bardzo wiele rozmaitych, wartościowych spektakli, nie tylko w jego reżyserii, ale przede wszystkim w reżyserii młodych reżyserów, którzy wtedy pojawili się na scenie ogólnopolskiej i byli bardzo obiecujący i sprawdzili się również w Szczecinie. Był to Jan Maciejowski, który już w 1957 roku zaczął wystawiać bardzo interesujące spektakle, później także Józef Gruda. Obaj, i Maciejowski, i Gruda, zostali zresztą w późniejszych latach po Aleksandrze Rodziewiczu dyrektorami, kolejnymi dyrektorami tej sceny, i odnosili także ogromne sukcesy ogólnopolskie. Maciejowski zapisał się w historii nawet teatru europejskiego, jego szekspirowskie inscenizacje przeszły do historii jako wybitne. Natomiast Józef Gruda był takim chyba pierwszym szczecińskim reżyserem i dyrektorem zarazem, który wprowadził do teatru taki dyskurs obywatelski na bardzo wysokim poziomie. On specjalizował się z kolei w Wyspiańskim, jego Wesela były bardzo znane w Polsce. Nastąpił jednak czas rozmaitych decyzji i w latach 70. powstał pomysł, żeby jednak te różniące się trochę już repertuarowo sceny na Wałach Chrobrego i na Swarożyca miały osobne dyrekcje i osobne zespoły. Józef Gruda, który i tak nie był kochany przez władzę, zrezygnował w związku z tym z dyrektorowania. I w 76. nastąpił oficjalny podział teatrów. W Teatrze Współczesnym zapanował najmłodszy ówcześnie dyrektor Teatru Dramatycznego w Polsce, Maciej Englert, brat znanego już wówczas bardzo aktora Jana Englerta, dzisiaj dyrektora Teatru Narodowego. Maciej Englert miał wówczas raptem 29 lat. Przyjechał do Szczecina z wizją znakomitego teatru oraz ze znakomitą aktorką, swoją żoną, panią Martą Lipińską, którą publiczność szczecińska od razu pokochała. Niestety oglądała ją tylko w kilku inscenizacjach. Kiedy we Współczesnym dyrektorował Maciej Englert, w Polskim pojawił się inny znany, ceniony warszawski aktor, Janusz Bukowski. I też przywiózł do Szczecina, że tak powiem kolokwialnie, znakomitą aktorkę warszawską, panią Ewę Wawrzoń. Janusz Bukowski i Maciej Englert to był przez długie lata taki tandem, przez długie w przypadku Bukowskiego, bo Englert wytrwał w Szczecinie, porwany szybko do Warszawy, raptem tylko kilka lat. W 79 roku już go w Szczecinie nie było. Ale czas Bukowskiego i Englerta to jest właśnie czas takiej mocnej polaryzacji tych dwóch scen i wytworzenia się trwającego do dzisiaj wizerunku szczecińskiego teatru jako dwupostaciowego jakby teatru. Z jednej strony mamy Teatr Polski, teatr klasyczny bardziej tradycyjny, odwołujący się do gustów publiczności tak zwanej szerokiej. Natomiast Teatr Macieja Englerta, późniejszy Teatr Współczesny, do dzisiaj trwający pod dyrekcją pani Anny Augustynowicz, był zawsze teatrem bardziej eksperymentującym, poszukującym, wchodzącym z publicznością w taki dialog społeczny. Jak to się mówią niektórzy, trudniejszy, ale też przez lata wysoko ceniony w Polsce. Od tego właśnie 76 roku do dzisiaj w Teatrze Polskim zmieniło się kilku dyrektorów, ale najdłużej z nich do dzisiaj dyrektorujący panuje Adam Opatowicz, aktor i kompozytor, który wytworzył wokół tego teatru fantastyczny klimat bohemy, kabaretowej jakiejś takiej sympatycznej konfraterii razem z publicznością. Natomiast we Współczesnym, poprzez dyrekcję kolejnych dyrektorów i 30-lecie już Anny Augustynowicz w Szczecinie, co warto przypomnieć, wytworzył się właśnie taki teatr bardzo współczesny, tak zgodnie ze swoją nazwą. To jest w zasadzie cała historia szczecińskich scen dramatycznych, które, jak powiadam, nie mają własnego miejsca wybudowanego od początku, od podstaw. Teatr Polski rozbudowuje się teraz dzięki dotacjom unijnym i działalności Urzędu Marszałkowskiego i będzie wspaniały, bogaty, wielki. Natomiast Teatr Współczesny wciąż tęskni za swoją siedzibą i chociaż projekty jego nowej budowy pojawiały się już wielokrotnie w przestrzeni publicznej, to wciąż jest sublokatorem Muzeum Narodowego w Szczecinie. Jedyną sceną teatralną, która uzyskała własną przestrzeń
i własny budynek był natomiast Teatr Lalek Pleciuga. Teatr Lalek Pleciuga, który ma swoją scenę na placu zwanym dzisiaj Teatralnym, kiedyś to był Plac Żółkowa przez lata, także miał bardzo interesującą historię, którą tutaj mogę tylko w dużym skrócie przedstawić, jako że zmieściłaby się ta historia w niejednym jeszcze filmie. Zaczęło się wszystko od Teatru Rusałka Stanisława Laguna, pioniera szczecińskiego, który był jednocześnie związany z ruchem teatralnym przed wojną w Wilnie. I tenże Stanisław Lagun był pierwszym dyrektorem Rusałki. Z Rusałki zrodziła się, wymyślona w nazwie przez czytelników prasy szczecińskiej, Pleciuga. I Pleciuga miała także swoje rozmaite sceny. Była to scena przede wszystkim bardzo długo lubiana przez Szczecinian, scena na ulicy Kaszubskiej. Ale kiedy doszło do rozbudowy centrum handlowego w Szczecinie i pojawiła się propozycja zbudowania nowej kaskady, Pleciuga musiała walczyć, dosłownie walczyć o swoją nową scenę. Przenoszono ją bowiem tu i tam, nawet do sal dzisiejszego Kina Koloseum, co na pewno nie było dla teatru dobre. Udało się w tej walce uzyskać to, że powstał nowoczesny, chociaż wciąż skromnie nieduży teatr na Placu Żukowa, który dyrektorował przez wiele lat właśnie Zbigniew Niecikowski, uczeń Włodzimierza Dobromlińskiego, do którego teatru jeszcze jako dziecko chodziłem i pamiętam doskonale te pierwsze teatralne przeżycia. Krótko mówiąc, teatr i jego historia w Szczecinie to jest opowieść pasjonująca, czasami na poły sensacyjna, ale nowe okoliczności, nowe lata każą wierzyć, że będzie to już historia rzeczywiście zupełnie polskich scen, polskich budynków w polskim Szczecinie i zespoły tych teatrów zrealizują się w pełni w tej nowej przestrzeni, a mimo to pozostaje gdzieś głęboko w sercu tęsknota, że między teatrem opery na zamku, a Filharmonią Szczecińską, nowym pięknym budynkiem, nie ma klasycznego, wielopiętrowego, pełnego uroku XIX-wiecznego teatru miejskiego. Natomiast faktem jest, że kondycja artystyczna szczecińskich teatrów jest znakomita. Teatr Polski cieszy się ogromną popularnością i teraz w nowych warunkach tych swoich scenicznych uzyska wiele możliwości do samorealizacji. Musi tylko przetrwać czas remontu i przebudowy. Natomiast Teatr Współczesny to jest ciągle jeden z najważniejszych teatrów w Polsce. A Teatr Pleciuga to jest teatr, który będzie przechodził przemianę, bo zmieni się w nim dyrekcja. Natomiast jest to wciąż jeden z bardziej cenionych teatrów lalkowych w kraju. I wierzę, że przed tymi wszystkimi teatrami jest jeszcze piękna przyszłość.